oczywiście należący się mu majątek, nieposiadłości i przez to zazdrosni i pazerni włoski szlachcicy, tak zwani Giacomo Colombo i inni, chcieli w taki sposób przejąć majątek syna naszego króla. Niech weźmiemy tam wam tylko 5, bo to są ponad 200 dowodów. Jak można, wszędzie się twierdzą, że ten chłop biedności był zwykły chłop, prosty chłop z rodziny, który miał 4-5 bracia, siostry i cudownym sposobem on chciał się wyrwać z terminu i stał żeglarzem i potem ze swoją Odyseją przerzucił się na statkiem francuskich piratów. Podczas bitwy morskiej z jakimś innym przeciwnikiem statek się podpalił, tam wybuch, zaczął tonąć i tak zwany Krzysztof Kołów wpławem przepłynął 8 mil. Wyobrażacie sobie 8 mil do wybrzeża Portugalii do Lizbony. To musi być jakiś rekordzista. Wyszedł na brzeg, potem nagle go przyjął król Portugalii, João, przyjął go na swoim dworze, tam jako tytuł, jako pasz. Jak to jest możliwe, że prosty chłop z Włoszech od razu w ciągu 1,5 roku już władał językiem portugalskim, hiszpańskim, łacina, miał znajomości geografii, nawigacji, astronomii, to teraz jest trudno, jeszcze w średniowieczu po prostu było regułą, że dla zwykłego chłopa, który nie tylko we Włoszech, ale w Polsce, czy obecnie w Europie, nauka i to taka ta wyższa była bardzo trudno dostępna, to wymagało dużo środków, nakładów z rodziny i tak dalej. Po prostu trzeba myśleć logicznie, jak można, to wtedy nawet było zakazane, że zwykły chłop, żeby się ożenił ze szlachtyczką. Wiecie Państwo, to nawet prawie na początku 19 roku, to jest tylko można było połączyć dwa rody szlacheckie. A to się okazuje, że on się ożenił ze szlachtyczką, że jego król Władysław Warmeczyk, potem jego syn też się ożenił ze szlachtyczką, jego wnuki i tak dalej. I to wszystko było ukrywane też również przez króla Portugalii. O tym wiedzieli monarcy Hiszpanii, Anglii, Francji. Po prostu słowo naszego króla Władysława, żeby nikomu nie wyjawiać prawdziwe nazwisko, było dla nich jako reguła. To wtedy się trzymało słowo. I dlatego te wszystkie zabudy, które są od 1400 roku do dnia dzisiejszego, czyli no nie dzisiejszego, a do 20 lat, jak te rewelacje powstały, były utwierdzane jako dogma i wśród kręgów naukowych, w szkołach i w kółkach historycznych. Ja mogę przytoczyć wam jeszcze, tak jak mówię, jeszcze przynajmniej 50 przykładów, ale co myślę, że są najważniejsze. I niedługo powstanie film, ja szykuję drugie wydanie książki, które będą jeszcze niezbytnych dowodów, na które prosto nie można powiedzieć nie. Jak się człowiek zastanowi logicznie, po prostu zrozumie, że prawdę nie można dalej ukrywać. Dziękuję bardzo. Można powiedzieć, ziarno zostało zasiane. Czasami chciałbym się powiedzieć wiele, albo jest wiele do powiedzenia, ale nie ma czasu, ale trzeba mówić w końcu, to tak pewnie się powoli przebijało do świadomości, że jeszcze są tajemnice historii, które się chyba zapomniśmy, które są ważne, wyjaśnienia, zbadania, jeszcze jakby
Владислав Бабенчик, син Ягеллони, тих, хто з Бабенчиків, пікна постача. Не тільки як рицарь ідеалу Дечеко, живі до незвиклої потреби при нашій культурі польській, повік цудовній мокреші вчесно-ягеллонській, радше Христовській ягеллонській. Dziękuję bardzo za uwagę. Myślę, że jeżeli nawet nie dotrzemy do książki, bo ja mam dostawę, to zapłać. No tak jak mówiłem, na tyle się, bo ja książkę napisałem pod koniec zeszłego roku, niż się pierwsze wydanie się skończyło, ale szykuję drugie, bo niektórych z faktów, jak na przykład Szaba, Wodęcika odkryłem osobiście, to jest mój skromny wkład, przez korespondencję z Carskie Syła, potem przerzucili do Ermitażu. Z uwagi tam też się mówię, jeszcze są dwa niezbytnych dowodów, to co mówiłem o tego kulturowczyka, osobiście chciałbym się z nim spotkać, nawet rozprowadzić do Polski, zrobić następne takie spotkanie, być może doktor Monorosa przyjedzie, to wszystko w przyszłym roku tutaj zawiadomię. I inne dowody są na przykład z muzeów w Budapeszcie i tak dalej. Także jeżeli Państwo byście chcieli, ja mogę przesłać, teraz jest internet, elektroniczne wydanie za pośrednictwem naszego ksiądza do Państwa osobistym e-maila, żeby to wszystko przeczytać na spokojnie. Mnóstwo dowodów, które myślę, że przekonają